Siemanko boczki, z tej strony Lisek, no i dzisiaj lecimy z draftem. A będzie to draft oczywiście Adama Małysza, czyli wybieramy zawodników, którzy mają największą skoczność, a dodatkowo zasada, że ikona ponad wszystko. I dajcie znać w komentarzach, czy to akurat jest ok i czy to ma największy sens. W tym momencie wybieramy tradycyjnie formację. Formacja wydaje mi się, że najlepsza będzie z tego zestawienia. A wybierzmy klasykę 4-1-2-1-2. Jest to jedna z lepszych formacji, którą zawodnicy wybierają w FIFA 19, więc ja pójdę tym tropem i wybiorę również tą formację. Dajcie obowiązkowo znać w komentarzach, jaki odcinek kolejny chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, jakiego drafta kolejnego chcielibyście, żebym zrobił, bo nie będę ukrywał, że bardzo mocno posiłkowałem się waszymi komentarzami pod wczorajszym odcinkiem. I więc w takiej sytuacji mamy tutaj James Rodriguez'a, 55 skoczności, Mkhitaryan 69, Adinson Sanchez 73, Hazard 56, więc wybieramy, aha, jeszcze Payet tutaj był, więc wybieramy Sancheza, który ma najwięcej skoczności i lecimy na napad, bo na napadzie może będzie Cristiano Ronaldo, który ma 99 skoczności, ale tutaj jestem pewny, moi drodzy, ja jestem pewny, że to jest Mandzukic. 85, okej, dobrze, ale Mandzukic ma najwięcej, no dokładnie, główkowanie chyba będzie miał największe Mandzukic, chociaż to też nie było takie do końca pewne. Skoczność 88, Zapata 79, no dobrze, czyli bierzemy Gutierreza. Moi drodzy, i standardowo, jeśli podoba wam się taki draft, chcielibyście więcej takich draftów na kanale, to obowiązkowo łapeczki do góry zostawiajcie, no i klikajcie czerwony przycisk subskrypcji tam na dole gdzieś, żeby nie przegapić jutrzejszego odcinka. Myślę, że tutaj Belotti będzie miał największą skoczność, 87, chociaż Son może mieć... Okej, czyli bierzemy Belottiego i lecimy na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego, a tutaj Kevin De Bruyne! Kevin De Bruyne, który jest kartą Toty, ale kartę, ocenę, statystykę skoczności ma bardzo słabą, niestety. To nie jest karta, która ma potężne walory fizyczne, chociaż na karcie ma 92 fizyczności. Tak w normalnym świecie... No, zbyt dużo główek pewnie nie wygrywa, Son jak już wiadomo ma słabe główki, no już Delofeu ma lepszą skoczność, Brand jeszcze lepszą, no dobrze, no czyli wybieramy Branta, który de facto nie jest wcale takim złym wyborem, jeśli by mielibyśmy tu jakąś ligę niemiecką, to fajnie by to wyglądało. Tutaj jestem pewny, że Campbell ma największą skoczność, bo muszę wam się przyznać, że to jest mój drugi draft układany, o kurcze, minimalnie, zobaczcie, 85-85. No, Pogba jeszcze spoko, ale jakbyśmy Savicza mieli, to już wszyscy z innej parafii. Chociaż też nie do końca, bo mielibyśmy Belottiego. Muszę wam się przyznać, że to jest mój drugi draft układany, bo w pierwszym drafcie, w połowie, tutaj Witzel, proszę, żeby Witzel miał 81 Koulibaly, 86, okej. Okay. Tak myślałem, ale jeszcze Kimiś jest, 8... Jajajajajaj, ty Januszu, 86. No niestety, wygrywa Koulibaly jedną liczbą w górę. To jest mój drugi draft układany, ponieważ wcześniej w połowie zorientowałem się, w ogóle taki boom, był Vieira do wyboru Optimus Prime i właśnie Kaml był. Kurde, Vieira miał dwa mniej statystyki skoczności i kurde, wziąłem Kampla i potem tak się zorientowałem, przecież ikona ponad wszystko. I postanowiłem, że nagram na nowo tego drafta, żeby tutaj nie było żadnych nieporozumień. Santi Cazorla, 53 statystyki, 72, no Verratti 77, ale jeszcze jest João Moutinho. No nie, no bierzemy Totsa Verrattiego. I to się jakoś tutaj może tak zazębia. 76 oceny, 33 zgrania w tym momencie. Salah albo Roberts, obstaję Robertsona, bo Salah to jak Sa... Okej. Okay. Nie wygląda to za dobrze. 80 Cristito. Kurczę, dobra, Cristito. Ale dzięki temu jakoś to tam można połączyć. Dzięki temu, że ta liga włoska wygra i pozwoli nam połączyć wszystkie siły. Zobaczmy, może tutaj jakieś Chiellini i to już by się w jakiś sposób zazębiło. No dobrze, tutaj Van Dijk, to jestem pewny. Bo Van Dijk ma 99 skoczności, chyba że ktoś jeszcze może wygrać z nim. Piqué. Piqué jest 79. I dobrze, z Totsa Van Dijka mamy, więc to już znak, że będziemy mieć w miarę w porządku defensywę. Tutaj obstaw... Kurczę, nie mam pojęcia. Sprawdzamy, 8-1. O kurde, wszyscy na turbo wyrównanym poziomie, sami zobaczcie.
78-81. Bierzemy Joao Cancelo. No i znowu, tutaj jest ta liga włoska i to mi się podoba, nie powiem, że nie. To możemy sobie zamienić. Tam powiem szczerze, że to nie wygląda wcale tak źle. Gdybyśmy mieli tutaj zawodnika z ligi angielskiej, no to już byśmy mieli defensywę w miarę ustawioną. Nie ma statystyki skoczności. Dobra, no to wybieramy ustawianie się, bo to jest odpowiednik, powiedzmy, skoczności na naszej tablicy. No i tutaj Sommer, myślę, będzie na 100% królował w tej statystyce, no bo to jest jego najlepsza karta. Znaczy Sommer jest najlepszą kartą. Mamy ocenę 90 póki co, ale Dawid De Gea, ja ciebie potrzebuję. Kurde, to nie jest zbyt naj... To nie jest najciekawszy draft, powiem szczerze. Póki co bierzemy Jaume, który ma 82 statystyki i lecimy z najlepszymi kartami. Może tutaj coś posypię. Przydałoby się, nie powiem, że nie. Okej, okay. I zobaczmy. Skoczność 9... On ma 90 ustawiania. Okej, okay. Aurier 99 skoczności. O kurde, ej. Ja się nie spodziewałem, że on ma taką potężną statystykę. Kurczę, i wam powiem szczerze, że w tym momencie się zastanawiam, czy nie warto by było go wrzucić do pierwszego składu w po prostu FIFA. Po prostu FIFA w moim składzie, bo taką statystykę... No kurde, ale mamy tam da koszta, on jest jeszcze większy od tego. Dobrze, tutaj bierzemy Giorgino Bestino, ponieważ Bestino ma... W sumie nic nie ma, ale jest najlepszą... Ma, jest ikoną, więc dlatego bierzemy Giorgia Besta i wskakuje on od razu za Gutierreza. To już jest w jakiś sposób fajnie, może nam połączyć kartę. Tutaj 70 Nivet chyba, tak? Nie, ale bym popełnił błąd. Gaolin wskakuje do naszego składu i zobaczmy. Kolejna karta. Sissoko. Niech to będzie Sissoko, please. Bo to, ale połączy nam. 85, jest szansa. Guendouzi też może być. Ja pitole, 97 Pulisic, skąd ty żeś się wziął, chłopie? Jakim cudem on ma skoczność 97 i główki na poziomie 55? O matko jedyna, kurde. Unlucky potężny, a tak się cieszyłem, że będziemy mieć tam... On by tak połączył ten Sissoko albo Guendouzi, tak by połączył. Melia, Tete. Teraz Tatarszan. Wiecie co, mamy już dwóch bramkarzy, więc wydaje mi się, że tutaj weźmiemy zawodnika z pola, bo pójdziemy w tą skoczność. Mimo wszystko, jak mamy zawodnika, który ma najwyższą skoczność, to wybieramy zawodnika, który ma najwyższą skoczność. No i tutaj co? Tutaj bym prosił o Erikseno, ale wiem, że tak się nie stanie. 92, okej. Okay. Nuzulo. Ja pierdziele, ten Nuzulo 32 razy chyba już w moich paczkach wyskakiwał. No i tutaj też musiał pokusić się o wystąpienie w pierwszym zespole. Obstawiam tutaj Williamsa. 93 Williams. Dobrze, no nie wygląda to źle, bo ta karta jest potężna. Ale połączyć to my go na pewno nie połączymy. To też jestem tego pewny. Ale za Belotiego możemy go dać. Za Belotiego go możemy dać. No i zobaczmy. Kolejna karta, teraz środek pomocy będzie leciał. No i co, jak ten Savanier będzie, to już... Cantillo. Jest Bamba, okej, okay, jest Bamba. Dobra, Bamba. La Bamba Studio. Mamy La Bambę, czyli mamy osobę, która może wchodzić spokojnie sobie z ławki i może tam niszczyć moich przeciwników. Taką mam przynajmniej nadzieję, że tak się stanie. Thiago Mendes, błagam. 83? Jest dobrze. I mamy Thiago Mendesa. Ty Januszu. Świetnie, bo to jest karta potężna, to jest karta, którą chciałem zagrać w sumie, ale nigdy jakoś nie było mi dane nią zagrać. No, bramkarza już z ligi angielskiej nie będziemy mieć, niestety, ale... Okej, okay, tutaj znam się na FIFA, nie mam pojęcia, nawet nie wiem sam, kogo bym wybrał. No, przykro mi FIFA, ale na pewno nie Pawarda, ale Paward ma największą skoczność, więc... Jego musimy zaaplikować do naszego składu. Chociaż w tej sytuacji możemy się zabawić w taki sposób. No i dzięki temu tego Sancheza wywalamy ze składu, ale Sommer ma zgranie. Jakoś tam chociaż takie minimalne. Dobra, i zobaczmy. Ostatnia karta. Aha, myślałem, że to boczny obrońca zawsze jest, a to jak widać tak się nie staje. Tak się nie stało. Nie staje.
No, tak się nie staje, pamiętajcie. Bierzemy Ben Sabaini, to jest Ligę. I to by było... Dobra, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze menadżera wybierzmy i co? Menadżera tutaj nie wybierzemy sobie w żaden sposób. Który wygląda, że może mieć dobrą skoczność i który najbardziej przypomina Adama Małysza. Może w taki sposób pójdziemy. Wiecie co, wydaje mi się, że jako jedyny z nich ma wąsa Francuz, Pejchas. I wydaje mi się, że właśnie Pejchasa weźmiemy. No bo co, nikt inny nie przypomina bardziej Adama. Bierzemy Pejrasa i zabieram się za układanie tej wymarzonej jedenastki. Okej, nic więcej nie udało mi się wykombinować, więc w zasadzie mamy taki skład, jaki ustawiliśmy sobie podczas wybierania tego draftu. Chciałem jakoś komponować tutaj Van Dijk'a do zespołu, ale uznałem, że jednak 6 grania więcej. Chciałem tutaj w jakiś sposób Van Dijk'a wrzucić do zespołu, no ale Sanchez daje nam 6 więcej zgrania, więc to jest jednak duża liczba i duża statystyka, która może nam pomóc wygrać tego drafta. Tak więc Van Dijk będzie pewnie wchodził w jakimś tam meczu, w jakiejś tam minucie meczowej do spotkania, a my zaczynamy pierwsze spotkanie KS Zupa, więc gramy z Polakiem. Jeśli to oglądasz, byku, to pozdrawiam oczywiście serdecznie i życzę powodzenia. A my miejmy nadzieję, że skład naszego przeciwnika nie będzie jakoś mega potężny, bo nasz mógł być nieco lepszy. Okej, nie wygląda on tak źle z mojej perspektywy. Aubameyang, Jović na ataku, będzie ciekawe spotkanie, tak sądzę. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że uda nam się w jakiś fajny sposób rozegrać tego drafta i może półfinał, finał, kto wie. Fajnie by było, ale nie nastawiam się tutaj na żadne specjalne osiągnięcie, jeśli chodzi o tego drafta. Oj. Sommer! Piękna interwencja! Mogliśmy już przegrywać. Moja brana się rozjechała niczym pierogi po przygotowaniu. Williams! Faul, pani sędzio! Pani sędzio, to jest penalty kick! Kurde, uznałem, że jeśli mamy trochę czasu razem spędzić w tym drafcie, to muszę przyjąć pozycję walki. I taką też przyjąłem. Dobre podanie, Georgi. Znakomite wręcz. No, moi zawodnicy się rozstrzelali jak nigdy. Naprawdę. Miejmy nadzieję, że za chwilę będzie to troszkę lepiej wyglądało. O kurde. Ja nie wiem, czy to jest kwestia właśnie zgrania, że Georgi Bez gra w zasadzie na... Ilu, na dwóch zgrania, czy tam na trzech. Ale kurde, no to masakra. To był strzał na zielonym, strzał po długim słupku. Strzały, które pamiętam jeszcze w FIFA 17. Georgi bardzo lubił i to w zasadzie wchodziło zawsze. W tej FIFA też te finezje wchodzą dosyć często. No dziwne. Okej, powalczmy, kurczę. Niedobrze, przegrywamy 1-0. Wow, co? Wow, jak to wpadło? O kurde, no to teraz już mamy duże problemy, moi drodzy, niestety. Co to jest za mecz? Ja pierdzielę, nie wierzę, co tu się dzieje? Piękna piłka do Branda, to musimy strzelić! Nie, to się nie dzieje, kurde! Okej, no do przerwy nie jest najlepiej, nie, umówmy się, nie jest najlepiej. Przeciwnik gra bardzo skutecznie. No a my gramy bardzo nieskutecznie, bo no, najbardziej szkoda mi jest tej poprzeczki Branda, bo gdybyśmy strzelili Brandem, no to już byłoby już nieźle, ale na pewno musimy zrobić jakieś zmiany, tak mi się przynajmniej wydaje, że zmiany są tutaj koniecznością. Van Dijk za Pavarda, to jest number one. La Bamba Studio, powiedzmy za Campla. Bamba tutaj, Beścik tutaj i powiedzmy Brand tutaj. No coś takiego wydaje mi się. No mam, bo uciekaj szybciej. Jest, dobrze, wracamy do tego meczu. Wow.
Jak to teraz wykończyć? La Bamba! 2-2! Mamy comeback! Teraz tylko nie stracić głupie bramki i nie będzie tak źle. I strzelić coś, no bo to też musimy już myśleć o tym, żeby coś ukłuć. Dobrze, Bamba, spokojnie, biegnij. Jest! 87! Pulisic, mamy to! Ja cię kręcę, ale ciężko się gra, naprawdę, mimo że ten skład nie jest taki słaby. To przecież gra się naprawdę ciężko. Nie, defensywny, a chcę tylko wyłączyć wysoki pressing, który odpaliłem. O kurde. Jo, Sommer! Dobrze, że się nie ruszałem nim, bo to... Wiedziałem, że Salah albo będzie strzelał po krótkim, no albo będzie... Nie! Co tu się wydarzyło? Okej. Czyli jednak dogryweczka będzie prawdopodobnie. No kurczę, pieczona koło słupeczka, dlaczego? Dlaczego tak strzelasz, Pulisic? Pulisic też ma 3 słabsze nogi chyba, z tego co pamiętam. Jest! 119! Teraz tylko to obronić! Proszę panowie! Proszę, obrońmy to! Bardzo defensywny już daje. Wyłączam wysoki pressing. I błagam, panowie, jaja na smyczy. 122 jest! Mamy drugą rundę! Dobra, idzie beścik. Musimy pokombinować ze składem, bo działo się aż za dużo moim zdaniem. Kurde, ile myśmy mieli strzałów? 34 strzały! I to nie były takie strzały, że wiecie. Zobaczcie, ja strzelałem maksymalnie z 20 metra. Lecimy, druga runda przed nami. 91 oceny, 100 zgrania, a ja przeczytałem właśnie wiadomości wasze prywatne na Instagramie. I kurde, naprawdę wam się podoba serial i se gotuje. Jestem w pełnym szoku i będzie tego więcej w takim razie. A przy okazji wbijajcie na Instagrama Lisek pod ogradę w opisie, linkacz, bo taka seria tam właśnie ma miejsce, że pokazuję wam jakieś moje szybkie albo i wolne przepisy. Obrona mi się rozjeżdża masakrycznie, dlatego Van Dijk'a od razu wpuszczamy. W następnym meczu od razu robię zmiany, które po prostu muszą mieć miejsce. Pavard za Van Dijk'a i wydaje mi się Mendes za Campla. No bo dobra, Pavard za Kreszcito, nawet tak zrobimy. Pięknie, Williams! Do pustaczka? Jestem głupi! Brąd na zielonym to nie jest! Kurde, znowu uderzenie na zielonym! Ja pierdzielę, ale ja jestem niespecjalnie uzdolniony w tej kwestii. Tak bezpiecznie powiem. Jest na zielonym, w końcu strzały, w końcu golu. W końcu lisa. Jest! Czyli Williams mnie z główki! A ja w ogóle na główki nie gram, bo tutaj nie ma skrzydeł. Totalnie. Dobrze, 2-1. Dobrze. Kamp, pierwsza noga, pierwsza piłka, pierwsza... Pierwszy raz strzela dobrze. I mamy 3-1, więc będzie półfinał chyba, bo to wiecie, też nie można być pewnym wszystkiego. To jest genialna karta, to jest karta, która potrafi pewnie wszystko, ale po pierwsze musi mieć pełne zgranie, a po drugie, jeśli strzela się z tajmowaniem, to trzeba trafiać na zielonym. Właśnie w tym momencie Brand to pokazuje. Nie pamiętam, kogo już tego Branda zobaczyłem, ale pamiętam, że naprawdę potężna. No, gra perfekcyjnie, tylko trzeba też umieć taką kartą grać. Wygrywamy dosyć pewnie ten mecz ćwierćfinałowy, no i meldujemy się w półfinale, a w półfinale co się wydarzy, tego nie wie nikt. No, to jest, bo semifinal się zapowiada. Na pewno Van Dijk'a wrzuca w pierwszej minucie. Gościu ma defensywę prawie że idealną, bo i Van Dijk, i Milik... Ja pierdzielę. Obawiam się tego meczu. Zmiany zrobione, jedziemy z Coxem. Przeciwnik chyba też to usłyszał i właśnie stwierdził, że sobie pojedzie z tym koksem.
Co gościu widły pakuje, to jest niemożliwe. Kurczę, pogrom, 4-0, wydaje mi się, że już więcej bramek z tego meczu nie zobaczycie, cokolwiek by się nie wydarzyło i widzimy się w paczkach, kurde, kolosalna różnica, nagrody, najlepszych to my tutaj nie mamy, ale to nic, jeszcze mamy nagrodę za Squad Battles, więc sobie także przy okazji otworzymy, złota paczka premium, cyk, leci pierwsza, a tutaj walkoutu nie ma, jak nie ma walkoutu tradycyjnie pomijam, no bo po co, ale może jakieś tutaj, jakaś taka niezła paczka się pojawi, kto wie. Jezu, moi drodzy, no takie paczki to ja lubię, szkoda, że nie ma żadnych toców ani kart specjalnych. Francja, SP, Paul Pogba, wow, szkoda, że Paul Pogba jest tak nic nie warty w tym momencie, ale wow. Ależ paczka, kurde, no 45 tysięcy z 50, czyli draft się zwrócił, paradoksalnie, ale paczka, matko jedyna, jestem w szoku, no a najlepsza paczka przed nami, moi drodzy, to może ikona tutaj, co? Ej, było tak blisko, jaka to w ogóle była paczka, ciekawie jestem, już nie pamiętam. To otwierałem, tak wiecie, tak z zamkniętymi oczami, bo wiedziałem, że tutaj nic nie będzie, ale Pogba w takiej paczce? No jestem w szoku. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się dzisiaj na streamie, jutro na odcinku tradycyjnie. Do zobaczenia, trzymajcie się, siemano.